comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles tes tentes. Czyli 13. niedziela zwykła w ciągu roku. Chrystus daje to słowo o nagrodzie. Zależy od tego, jak komu służymy, taką nagrodę też otrzymamy. Może nie tyle, że ktoś jest takim, że jest prorokiem, że jest sprawiedliwy, że przynależy do Chrystusa, ale my go w ten sposób traktujemy. Może ten człowiek, któremu służymy, wcale nie jest sprawiedliwy. Może prorokiem jest, ale jak to jeden z naszych braci mówi, mniejszym i fałszywym. A jednocześnie to jest jego problem. Natomiast jeśli komuś służy jako takiemu, to otrzymuje tą nagrodę. Nagrodę proroka. Jest to dla mnie osobiście jakaś pociecha. Bo wielokrotnie mam wyrzuty sumienia, będąc w drodze, a teraz często się to zdarza, że korzystam z gościnności moich braci chrześcijan. Często zostając na jedną noc u kogoś, wymagając opieki, nie wiem, brudząc pościel na parę godzin, przesuwając układy w rodzinie, dzieci, które opuszczają pokój, żeby ja się mógł przespać. Różne tego typu sytuacje. Wiem, że jestem przyczyną zamieszania, ale moja nadzieja dzisiaj płynie z tego, że jest Pan Bóg, który odpłaci. Że ja takim jestem posłany, że tak jest też konsekwencją mojego życia, które Pan Bóg mi daje pełnić, że też chcąc nie chcąc, że żyję z żebractwa, żyję z gościnności innych, że jestem, będąc w podróży, często bezdomny, wydany w ręce innych. I to jest moja pociecha, że Pan Bóg wie, co robi, że Pan Bóg odpłaci stokrotnie tą dobrą wolę, tą intencję służenia. Dzisiaj też to słowo z dzisiejszej Ewangelii koresponduje z pierwszym czytaniem, gdzie ta Szunamitka przyjmuje proroka Elizeusza u siebie, żeby dla niego więcej niż musiałaby, że to specjalnie dla niego przygotowują pokój, jak gdyby inwestują w ten pokój, żeby on kiedy będzie przychodził, żeby mógł tam się przenocować. I są słowa, które niestety nie występują w naszym dzisiejszym czytaniu, bo skwapliwi liturgiści wycięli to słowo, chociaż ono jest bardzo ważne. Mianowicie, że w międzyczasie Elizeusz woła tą Szunamitkę i kiedy staje przed nim, on się jej pyta, proszę powiedz jej, mówi to też do Gehaziego, oto podjęłaś dla nas wszystkie te starania, co można uczynić dla ciebie? Czy może przemówić słowo za tobą do króla lub do dowódcy wojska? No, obiecuje protekcję, jest kimś wielkim, jest prorokiem już uznanym, może się wstawić, ma plecy u różnych wybitnych osobistości. A słowo tej Szunamitki jest bardzo ciekawe, bardzo znaczące. Odpowiedziała, ja mieszkam pośród swego ludu. No, niby żadna odpowiedź. On się pyta, co dla niej załatwić, a ona mówi, mieszkam pośrodku swojego ludu. Ale jest to bardzo ważne słowo, bo ona poprzez tą krótką odpowiedź mówi, nie chce niczego dla siebie, nie chce żadnej zapłaty. O ile, jeśli coś ma być uczynione, jeśli ma być jakiś znak, jeśli cokolwiek ma przyjść dobrego, to niech to będzie dla mojego ludu. Ja nie chcę niczego dla siebie, ale mieszkam pośrodku ludu, który jest ludem utrapionym, który ma swoje trudności, który ma swoje cierpienia. Uczyń może coś dla tego ludu. Ona zrzeka się tej nagrody dla samej siebie.
I ciekawe, że Pan Bóg, odpowiadając na tą jej postawę, że nie uczynił teraz czegoś wielkiego dla ludu, ale uczynił właśnie dla niej. Nie wymagał tego od niej, żeby ona weszła w, no, w ten brak egoizmu, żeby szukała czegoś dla innych. Ale ponieważ ma tego typu postawę, ma też serce otwarte, żeby przyjąć dar dla siebie i czyni coś, co jest ogromnym darem w Starym Testamencie, dar potomstwa. Ona czeka na to dziecko. To się nie wydarzyło. Wydaje się, że to już jest za późno. I prorok obiecuje jej, za rok będziesz, urodzisz syn o tej samej porze. Za rok. I tak się też zdarzy o tej porze. Za rok będziesz pieściła syna. I ona się czuje wręcz oszukana tym słowem, że mówi, nie, to jest niemożliwe. Nie oszukuj służebnicy swojej. Ale urodziła swojego syna. I więcej, że Pan Bóg nie tylko daje coś i teraz już jest wszystko okej. Uczynił wielki cud, nie wiem, dziecko przeżyło, urodziło się i wszystko skończyło się szczęśliwie. Nie, że przychodzą dalsze trudności, które jak gdyby stawiają pod znakiem zapytania co, to, co w tej chwili Elizeusz dla niej uczynił. Bo ten syn za jakiś czas umiera. I ona znowu będzie się czuła opuszczona, będzie się czuła oszukana. Dostałam Pana Boga i Pan Bóg to zabrał. Pan Bóg uczyni następny cud, że znowu przywróci to dziecko do życia. Zostaje poddana tej próbie. Pan Bóg jej tu nie oszczędził. Dał i zabrał. Wydaje się, że Pan Bóg działa nielogicznie, że działa destrukcyjnie wręcz dla człowieka, że kpi z tego człowieka, daje i zabiera. Stare powiedzenie, w którym mówiliśmy jako dzieci, kto daje i odbiera, to jeśli w opiekle poniewiera. Że dajesz i zabierasz, to kpisz sobie z drugiego. Tak jak gdyby Pan Bóg to czynił w dzisiejszym czytaniu. Ale Pan Bóg dał z powrotem tego syna. Dzięki wstawiennictwu Elizeusza, dzięki jego modlitwie, dzięki jego działaniu prorockiemu ten syn wraca do życia po raz jak gdyby drugi. Pierwszy raz został w sposób cudowny zrodzony, za drugim razem zostaje przywrócony do życia. I to jest ten stary Testament. W Nowym Testamencie my wiemy, że patrząc na Chrystusa, na Jego dzieło, na Jego przyjście do nas, że cokolwiek Pan Bóg robi, robi dobrze. Że może się posunąć aż do śmierci tego Syna. Że może się posunąć do tego, że ten Syn nie zostanie po ludzku dany. Że będzie musiał oczekiwać te 3 dni dla nas. Może te 3 dni to będą lata, będą oczekiwania na poruzji, ale że zmartwychwstaniemy do tego życia wiecznego, którego Chrystus był zadatkiem, pierwocinami. On zmartwychwstał i my zmartwychwstajemy. I to jest to słowo prorockie, które przychodzi też do nas, że możemy mieć też tą postawę taką jak ta szunamitka dzisiaj, że możemy rezygnować z tego, co ja z tego będę miał, z tej postawy egoistycznej. Ja robię coś dla Pana Boga, ale teraz, Panie Boże, odpłać mi, że nie, że chcę. To by to była ta postawa wobec proroka, którą też mamy, że rezygnuję, nie chcę tej postawy. Panie, są inni obok mnie, którzy może jeszcze bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, potrzebują pomocy i tak dalej. Rezygnuję z tego, co dla mnie, a chcę, żeby Pan Bóg działał w Kościele wobec innych. Że teraz nie, żeby mi było dobrze w tym Kościele, tylko żeby w tym Kościele było generalnie dobrze, żeby ten Kościół wzrastał w świętości, w Bożej doskonałości, że chcę te dary, charyzmaty nie tyle dla siebie, co dla innych. Że dlatego modlę się też o powołania, modlę się nie dlatego, żeby mi było dobrze. Modlę się o dziecko, modlę się o powołania i może to uderzyć we mnie, że Pan Bóg moje dziecko weźmie na swoją służbę. Może to będzie jedyny mój syn, może to będzie moje jedyne dziecko i Pan Bóg weźmie go do posługi w Kościele. Ale jestem gotowy, że teraz nie jest to coś, co łapczywie chcę przygarnąć dla siebie, wziąć dla siebie, tylko właśnie mieć dla Kościoła, dla innych. To jest ta nagroda proroka. Że człowiek jest spełniony ostatecznie. Taka jest szunemitka.
takim prorokiem spełnionym będzie sam Chrystus. Będzie tym, który będzie cały dla innych, będzie miał to nastawienie, tą mentalność, nic dla siebie, wszystko dla innych, że będę wszystko to, co moje, będę miał w nienawiści po to, żeby pełniła się tylko i wyłącznie wola Pana Boga.